Cześć, witam Was z Ośrodka Doskonalenia Jazdy Tor Łódź. Moim dzisiejszym gościem jest Robert Chmielewski, właściciel szkoły jazdy Turbo Pabianice. Powiedz nam, Robert, od kiedy jeździsz na motocyklach? Jeżeli chodzi o jednoślady z silnikiem, bo tak to nazwijmy, to praktycznie od zawsze. 10-12 lat, jak miałem, zacząłem jeździć na jednoślady. Twój obecny motocykl to BMW S1000R. Dlaczego akurat miejski Power Naked przypadł Ci najbardziej do gustu? Skuteczność hamowania. To mnie, porównując do mojego wcześniejszego motocykla, stwierdziłem, że mój motocykl, na którym aktualnie jeździłem przed BMW, po prostu nie ma hamulcy. I dlatego zdecydowałem się na BMW. Zawsze doradzałeś na szkoleniach, aby pierwszym motocyklem nie był chopper. Dlaczego? Znaczy, może nie tyle doradzałem, żeby to nie był chopper, tylko uważam, że chopper to motocykl dla już starszych motocyklistów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o naukę jazdy na motocyklu, to trzeba zacząć ją od właśnie takiego podstawowego motocykla, czyli powiedzmy motocykla typu Naked, gdzie ta pozycja, gdzie możemy popracować nad tą prawidłową pozycją, a to jest podstawa, jeżeli chodzi o doskonalenie techniki jazdy na motocyklu. Prawidłowa pozycja na motocyklu. Niestety na motocyklach typu chopper, typu cruiser, tutaj nie możemy mówić o jakiejś takiej klasycznej pozycji. Następna sprawa, że często motocykliści nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co im się podoba, mnie też się podobają Harleye, to często jest w kontrze z tym, co, jakie mamy wyobrażenia o jeździe na motocyklu. Trzeba pamiętać o tym, że na chopperach, cruiserach siedzimy z nogami do przodu, czyli obciążamy cały kręgosłup, bo siedzimy na kości ogonowej. Mamy motocykle wygodne, turystyczne, gdzie siedzimy również w pozycji wyprostowanej, ale ramię, biodro i pięta są w jednej linii, czyli trzymamy się kościami kulszowymi. Tak jak powiedziałeś wcześniej, jeździsz już od dziecka. Nadal widuje Cię często na torze. Wnioskuję, że trzeba cały czas się doskonalić. Dokładnie. Wychodzę z założenia, że przede wszystkim musimy utrzymywać ciało w odpowiedniej kondycji, jeżeli chcemy jeździć na motocyklu, dlatego że to ma bezpośredni wpływ później na nasze bezpieczeństwo poruszania się na tym motocyklu. Następna sprawa, że mimo że jeżdżę już tyle lat, to zawsze swoim kursantom mówię, że się cały czas uczę jazdy na motocyklu. Tak? Cały czas jest coś, co możemy poprawić. Cały czas widzimy w swojej pozycji, w tym jak patrzymy w zakręty, cały czas widzimy jakieś mankamenty, które są do poprawienia. Także tutaj praktycznie, jeżeli ktoś po roku czasu jazdy na motocyklu stwierdzi, że on już potrafi nad tym motocyklem panować i potrafi na nim jeździć, no to często niestety w którymś momencie się dość szybko rozczarowuje.